Cześć moi drodzy, z tej strony Skorpy, witam was w 34 odcinku z Assassin's Creed Unity. Mamy obecnie już sekwencję 6. Mamy już poziom trudności 4 i będziemy mogli sobie kolejne misje poboczne powykonywać. Oczywiście za sprawą tego, że już tutaj mamy do zrobienia akurat to jest to. Naszyjnik królowej. Mamy już możliwość taką wykonać, więc zrobimy ją. Mamy co robić, jeżeli chodzi o misje poboczne. 2500. O. W kafe teatrze dostępne są nowe zasłony. Dość dekoracyjnie. Our friends, les actes des apôtres, are up to their tricks again. Thanks to Colette, we know they acquired the Sancy diamond in a raid on the royal treasury. We suspect that their leader, a man known as Renard, plans to sell it to finance a major attack. We can't let that happen. One of our agents is in place to make the buy using counterfeit livre. Go to Bievre and make sure it all goes smoothly. Aha, i wiecie dlaczego była aktualizacja? Już wam mogę szybko pokazać. Dla tego przykładu, dla broni jednoręcznej na przykład jest o, Cordelas albo ostrzeł Sugera. To są wszystko dodatki z Dead Kings. Tak samo jak już uzbrojenie gilotynowej. Tu wszystko jest zawarte za pośrednictwem kupna dodatku. To się też powinno chyba tyczyć na przykład strojów. Tu jest strój gwardzisty, żelazna maska, artyleryjski mundur Napoleona i strój rabusia. To są wszystko z dodatków, które no jakbym je posiadał, no szczerze mówiąc, no, przymierzyłbym takie cuda. Nie wiem, może kupię jeszcze dodatek, zobaczymy. Na razie nie mam takiej możliwości za bardzo. Ale okej, teraz trzeba będzie pomówić z informatorem. Mamy co robić tak naprawdę. Kurde! Te mnie lagi wkurzają. Właśnie przez te lagi spadłem. Tak, zwalam winę na lagi, a sam nic nie zrobiłem złego. Kurde Arno, ty odwalasz. Miałeś mi się tam dostać. Podobno, ale widzę, że wolisz małpować. Okej, okay, czyli tam mamy się dostać. Do informatora 400 metrów. Trochę mamy biedę miny. A tu mam przestępcę do zabicia. Okej, posprzątam. Ale mi uciekają. Jakby się na serii coś stało. A ja to tylko im dupsko ratuję. To jest raczej chyba dobrym uczynkiem, a nie złym. A stąd dotrzemy. Sekwencja 6. Już jesteśmy prawie na półmetku w wątku fabularnego gry. Ale gry i tak szybko nie skończę, bo jest dużo rzeczy do zrobienia. Ja nie jestem taki, że tylko fabułą grzebię. Bo dawno to już bym serię skończył, szczerze mówiąc. Przy może 13 odcinku, nie wiem, ale na pewno bym tak skończył. A patrzcie, już mam 24, więc ja dla was tak szybko tej serii nie ukończę. Tak samo Black Flag był długo robiony u mnie. No i Unity tak samo będzie długo ciągnięty. Nie można się tak dostać, chyba. Teraz pomyślimy, jak się tam dostać. Byleby nie upaść do wody za bardzo. A za... już wiem jak zrobimy, spokojnie. Mam pomysły na to. A tak się nie stanie niestety. A fajnie, że może się tak wspinać. Żarno. No i jesteśmy. I zwinnie, co nam dojdzie. Jesteśmy też niedaleko katedry Notre Dame. Ale widzę, że trzeba będzie też sobie odświeżyć nową dzielnicę.
Nie ma tak. Kurde, ja ci dam. Będzie trzeba sobie punkt widokowy odświeżyć, żeby dzielnicę odkryć. Jak znajdziemy, to tak zrobimy. Ale póki co biegniemy za celem misji. Tu jeszcze mam wrażenie, że nie wiem bardzo. Nie się tam zamknie, a cię zbije. Albo cię po prostu też ominę. Też można. O! I mamy już punkt widokowy. Sobie go odświeżymy. Plus... Nie otworzę. Ale etapowa sytuacja. O! Czekaj! O kurde. A, ale jestem tu oblegany. Jak ja się mam tam dostać? Tak. Pewnie trzeba będzie... O, proszę, udało się. Chcieliśmy. LOL! Chciałem tu do środka. Chowałem go. Ale skomplikowana ta wieża. Szczelił, rąbany. Dobra, ta na szczyt pewnie jeszcze. Poczekamy. Gdzie to mogę synchronizować? Chyba nie gadajcie, że na szczycie. Ale sprawdzimy. Na pewności. Aha, okej, okay, no to tak synchronizujemy. Kolejną dzielnicę. Mało znaną, ale blisko Notre Dame. Proszę. No i git. Teraz gdzie mamy stuksiana tutaj? To jumpiemy, nie? Przepędzicie atakujący. Odlecone. I jeszcze teraz złodziej. O no tu. A cię złapiemy. Ok. Ogarnię. Teraz po prostu trzeba zająć się. O! Albym upadł nisko. A ta skrzynia pewnie na górze. Nie mam czasu na nią. Dla mnie teraz się liczy misja. Kurde, uciekam. Mnie tu już nie ma. Okej. Okay. Już nie nagrałem. Ach, zobaczymy. O, jest nasza winda. Jestem przyzwyczajony do poprzednich części, że to się nazywała winda, ale teraz to się lepiej nazywa wyciąg. Dobra. Okej. Okay. To jest jeszcze przestępca, nie? Teraz go urżniemy. O! No i teraz trochę będzie... Moja szybki. Sary, nie ma żadnego jakiegoś najbliższego wejścia do budynku. Topowo tak trochę, szczerze mówiąc. Jakiś koleś mnie tu widzi. Ale mam do niego brąbane. Smalnie. Mord. Dla psiku. Dobra, mogę się już tam w końcu dostać? Czy jeszcze mało? Dobra. Jest. Zniknęliśmy z pola widzenia. Jak się to podało. Teraz dotrzemy tam i sprawdzimy tego informatora. Się
Ema, nie przeszkadzajcie sobie. Spokojnie. Jest niedaleko nasz informator. Dobra, jest nasz informator. Renard smelled a rat. His men took off with the diamond. You'll have to get it back. We have a man waiting to smuggle it out of the country. Diamond, znowu? But only if you can get it to him within the hour. O kurde. Hurry. Mam godzinę? Żartujecie wy sobie? Trzeba odszukać agenta Renarda. Serio? Ta misja ma trwać godzinę? Czy tylko mi się wydaje? Okej. Zobaczymy. Hey, you! Stay there a minute! Nie przeszkadzajcie sobie, tylko pilnujcie. Okej, ile... O kurde, odległość 40 metrów, okej. Teraz mamy ukraść nasz... Ale w pizdu straży jest. Też muszę przyznać. Muszę jakoś to zrobić, żeby nie szło za tym walka. Będzie kiepsko. Jak wiecie. Dobra, teraz co zrobimy? Aha. Możemy go śledzić też. Okej. Za wiele nam to nie da. Takie śledzenie go. On ma ze sobą straż? Kurde, mano. O kurde. Stop right there! Get tak zrobić. Będzie ciężko uciec. Ło! Skacz teraz tak wysoko jak tylko umiesz. Byle by uciec. Ło kurde. Nie tu! Kurde Arno! Ja nie mogę. Ogarnąłbyś czasami. Dobra, złodziej mi jeszcze uciekł. Zaraz coś kupię w tym sklepie. Pewnie zaraz odkryję kolejną dzielnicę. A cię złapiemy. O, hajsy przyszły. Mało. Ono tu. Co się lampisz? Tylko chwytałem złodzieja. No i... Nic nie zrobiłem. Przestępca. Posprzątałem. Niech się kurde cieszą, że im pomagam. Już nieraz to mówiłem, ale no taka prawda, kurde. Pomagać źle, nie pomagać też źle. Coś muszę robić. Nie przeszkadzać sobie. A co do sklepu idę. Git. Za niedługo będę mógł sobie kupić lepszy pancerz. Chyba będzie lepszy, nie wiem, zobaczymy. A jeśli będzie lepszy, no to walić. Okej, teraz trzeba się odszukać przemysłu. Wsuwaj dupę. Okej, dobra. Idziemy. Czekaj, ja słyszę tylko kartkę. Chciałem ją zebrać, wiecie, żebym miał to z głowy też. Skoro już tutaj przychodzę, pozwalam na zebranie. Okej, jest przedmiotnik. Mamy z nim pomówić. Tak
tak, żeby nie zostali, żebyśmy nie zostali wykryci. You have it? Right here. Nice work. Don't worry, the stone will be safely in Russia before the month is out. Merci, mon ami. Aha, i teraz trzeba uciec. Okej. Teraz tam nabiewamy. O kurde. No szkoda, już. Zaalarmowali. Ło! Ale bym nie uszczelił. Ale ma pecha. Spróbował. Teraz trzeba zyskać jeszcze anonimowość. Dwa i pół kafla do kieszeni, plus jeszcze ten jakaś dekoracja, te zasłony całe. Dobra, niech tylko zniknijmy z tego pola. Okej, dobra. Teraz tak. Sprawdzamy jeszcze misje inne dla nas. Piska. Kurde, dużo tych zagadek jest Nostradamusa. Trzeba przyznać. Tylko tyle trzeba przyznać. Tu jeszcze jedna misja, ale że jest za trudna. Sobie odpuszczamy ponownie. Mamy jeszcze trochę czasu. Może coś jeszcze znajdziemy za misję dla nas. Może. Zobaczymy. Te szczeliny tak zawsze będą. Niestety. Chyba. Zobaczymy. Patrzę. O! Tu jeszcze mamy taką misję. Chyba pójdziemy ją wykonać. Nie wiem jakby. A nie mamy do niej? Kilometr. Paryże. Już mamy kilometry. Więc mapa jest naprawdę duża. Chyba też będziemy mieli niekiedy 2 kilometry do przebycia. Będzie naprawdę masowo dużo. I długościowo też. Dobra, no to przekroczymy ten odległość. Spróbujemy nawet tam dotrzeć bez upadania na ziemię. Ale to wiecie, czasami jest ciężko to zrobić i osiągnąć. Ale wszystko jest możliwe. Więc spokojnie. No, doskocz tam. Kurde, co ty robisz, żarno. Dzisiaj nie będzie już misji fabularnych. Przez najbliższych kilka odcinków pewnie też nie. Dopóki nie zrobimy to, co mamy do zrobienia. Ale to dobrze. Przynajmniej sobie to porobię. I nudy nie ma. To z tymi właśnie zagadkami Nostradamusa będzie problem do zrobienia. Bo to chyba będę musiał poza odcinkiem zrobić. Bo nie wiem, nagrać jako osobny odcinek, gdzie będę wam pokazywał tylko zagadki Nostradamusa. Okej. Ale nie chciałem tak. Ale okej. O, jest przestępca. O, może nam w końcu się uda zrobić podwójne zabójstwo. Co ty na to? Jeszcze dwie rzeczy mamy do zrobienia. Pewnie nas czeka kolejna nagroda. Chociaż ja już myślałem, że to zrobiłem, ale nie wiem, coś musiało zbugować. W takim razie jest to kartka. Nie, zebrana. Zawsze się znajdzie jakiś przestępcy, nie ma co. Nie będzie mi w spokoju. Dopóki nie posprzątamy. A tutaj. Co? Co się patrzysz? Czy ci nie pasuje w moim wyglądzie? Możemy powalczyć o ten wygląd, jak chcesz. Thank you.
Lol, czemu ja pchałem to koło? Widzieliście to? Dziwne. Ale co? Co to robić się na to? Dobra, wsuwaj go za wsuwaj. Misja na nas czeka. Bo jest co do roboty, tak naprawdę. Jak tylko tam dotrzemy, to myślę, że misja będzie szybka. Ale to się jeszcze też może okazać. Właśnie, może tu jeszcze wskoczymy w sprawie tej misji. Nie wiem o co chodzi, ale trzeba będzie rozwiązać. Może by byście wiedzieli o co chodzi z tą zagadką. Jeśli tak, to po prostu mnie poinformujecie. Bo ja za bardzo nie mam pojęcia z tą misją. Nie będę miał jeszcze na bardzo długo. Może mi w końcu pomożecie. Nie wiem. Liczę też na was. Kurde, zaraz dorwę tego przestępcę. Dobra, pomogę, nie ucieszcie się. Jeszcze raz komuś pomożemy, to będziemy mieli chyba kolejną stawkę. Livrów. To bardzo ułatwi robotę. Ło, udar, nie przesadzaj tak bardzo. Ile jeszcze drogi? Niecałe pół kilometra. Lol, Arno! Wiem, że lagi cię zaatakowały, ale nie, nie usprawiedliwej przy tym. Dobra. Może niedługo tam dotrzemy. Udar, lagi na nogi, to się spokojnie czasami. Właśnie chodziło mi o takie skoki, jak kiedy się ześlizguje. Myślałem, że on tego nie umie, ale jednak ma to ogarnięte. Arno. No. Ło! O! I teraz właśnie pokazałem wam, że on umie teraz przewrotki robić. Git, Arno, git. Jebut. I pięknie. O, i teraz pewnie kasa nam wpadnie, nie? Dawać kasę. No i dziękuję. No i jesteśmy dziani. A właśnie, a propos chyba naszego bogactwa. Może sobie ogarniemy już pancerzyk. Chyba lepszy jest. A nie, to chyba trzeba zejść na ziemię, niestety. Żeby sobie taki... widzieć nowy pancerz. Wyposażenie, wyposażenie. To był korps bodajże. I 16 HP. Tu mamy 7, a tu będzie 16. Czajcie robotę? Chyba czajcie. No to kupujemy, nie? Wydamy te 140 tysięcy. No co nam tam? Piękne. Chyba ją jeszcze możemy ulepszyć. A, pewnie, stać nas. Pięknie. No zostało nam mało kasy, ale to i tak to się nam jeszcze uzbiera. Ale ładnie. Teraz mamy naprawdę git. Naprawdę bardzo. Dobra, no i super. No i po prostu nie ma co, zdrowia mamy już w cholerę. No i znikamy, nie?
w tej sprawie. O! Teraz to pakersko wyglądamy. Teraz ile mamy kresek życia? 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 13, równo. Może tam 13 z czymś, ale ładnie. I tak już jest naprawdę ładnie. Teraz mamy git pancerzyk. Chyba nam też poprawia poruszanie się. Nie wiem, chyba. Ale ładnie. Taki pancerz mi się właśnie przydał. Wydaliśmy tą kasę, dość grubą. No i tak sobie jeszcze to nazbieramy, uwierzcie, że to jeszcze idzie uzbierać. Już to nie jest problem. Niezły karwasz nawet jest. Z tego. Albo to po prostu się tak wygląd zmienił tego karwasza. Nie wiem jak to się w ogóle zrobiło. Ale ogólnie teraz pancerz wygląda 100 razy lepiej. Wydaliśmy krocie na takie coś. I nie żałuję. Nasza wytrzymałość będzie teraz chyba większa bodajże. O, otrzymujemy rangę najemnik. Jak miło. Cieszę się, że teraz mamy taką rangę najemnik. Teraz uciekam. To już jestem typowym najemcem. Asesyńskim. Na którego przystało. O, moment, bo jest tutaj sklep. Potem jeszcze zajrzę do tej skrzyni. Czy my w ogóle możemy ogarnąć. Tak, zmykam. Ale chyba jeszcze nie będę mógł tej skrzyni otworzyć za bardzo. Ciekawe, który poziom tej skrzyni. Żeby mi tylko nie wywaliło ze strony. A chyba jej nie możemy otworzyć. To nie wiem, daruję sobie na razie tę skrzynię. Mamy bodajże, że będzie wysoko poziom. A ja za bardzo go nie mam. No dobra. Jesteśmy tutaj. Czekaj, piętro wyżej. Piętro wyżej. Gdzie mamy piętro wyżej? Okej, jest. Chyba jeszcze zdążymy wykonać tę misję. Nie wiem jak wy, ale ogarniemy to. 2,5. No idziemy, nie? Zabij kapitana bandytów. To spokojnie to się ogarnie. 100 metrów. Widać, że banalna misja. Czy banalna pod tytułem pewnie trudna w cholerę. Ale to się ogarnie. Małym czy dużym, zależy. Ale wyciąg. O. Okej, znaleźliśmy naszego kapitana. Teraz trzeba go jakoś zabić. Nie? Należałoby się jakoś. Jakby podszedłby tu jakiś najbliższy koleś i ogarnąłby to. A właśnie możemy zawsze za osłonę ukryć. Dobra, teraz trzeba uciec. Jak wiadomo. Misja wyszła dość banalnie. A dla nas tym bardziej. I czyli to było podejdź, ustrzel po cichutku i ucieknij. No to dzięki wielkie za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał 34 odcinek, możecie ocenić, skomentować, zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo! Jedność!
are ready to fight.